Około jest 4:40 i jadę sobie do pewnej miejscowości na plażę. Wiem, to dziwne, koło Sandomierza mało jest takich miejsc, a jednak. I na magnes jadę nad rzekę San. Do zobaczenia na miejscu. No, trafiłem, jestem w stolicy flisactwa polskiego. Zgadnijcie, w jakiej miejscowości. Udało mi się trafić do zejścia na plażę. I popatrzcie, jak pięknie. Już nie widać tej mgły. Wcześniej było bardziej widoczne. Oj, popatrzcie, tutaj taka łódź. No dobra, trochę inaczej sobie to wyobrażałem, ale to nic, jest plaża, jest, więc tą plażę sobie dzisiaj poczeszę. No i będę się cieszył jak dziecko, bo pochodziłem tutaj trochę, patrzcie, tu jest widać legowisko ludzi z wczoraj prawdopodobnie, także no, zostawili po sobie, pieniędzy nie zostawili, tylko śmieci. Później pozbieram. Ale tak chodzę, kopię jakieś wielkie dziury, nie mogę się dokopać do sygnałów. Nie wziąłem sita. No nie przyzwyczaiłem się do brania sita właśnie. Tutaj mógłbym wziąć sito, tylko że piasek jest mokry, więc i tak by ciężko było przesiewać. Tutaj mam od podkarpackich wykopków taką nożołopatkę, która działa i jest elegancka. Naprawdę polecam. Pozdrawiam. No i jest pierwszy fant wykopany. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Uwaga. Wow! 1 złoty z PRL-u. Ja myślałem, że piątaka mam, a tutaj patrzcie, złotówka z PRL-u się ostała. 86 rok. Ha! No to mogą być ciekawe fanty, skoro takie wychodzą. Nie, no nie wierzę. Przeszedłem pół plaży. Miejsce na ognisko takie tutaj wyczaiłem. Same puchy śmieci. Dużo nie ma, ale... Patrzcie, jakie fajne tutaj. Na ognisko polana. No i co? I znowu... Złotówa. Stan igła, można by powiedzieć, prawie. I to jest złotówa z 49 roku. No. Także... Musiała tu długo poleżeć, nie była tak bardzo głęboko. Jakieś 20 cm. Ha! Nie wiesz, nie znalazłem nic współczesnego, żadnej monety współczesnej. A 2 PRL-owy siedzą. Dobra. Tutaj. Wykopałem. A, stara Tatra. Stary kapsel Tatry. To jest początek XXI wieku. Straciłem nadzieję trochę na fajne fanty tutaj. Ale nie ma co się poddawać. Nie ma co się poddawać. Dość głębiej.
pokopiemy trochę. O, jest. Dużo puszek wykopałem. Wow. Muszelka, myślałem, że coś innego. O, tutaj też coś dużego jest. Wychodzi. O, puszka też. Od konserwy jakiejś. Coś w miarę płytko. Gdzieś to jest. Aha. Koniec. Zapach plaży, drzew. Takiego chłodnego poranka w lecie. Piękna sprawa. Oj, jest. No, wykopałem druta. Aluminium chyba. Albo biała miedź. Nie wiem. Musi być. No. Przenoszę się tam. To są takie stanowiska flisackie, podejrzewam. Mają sobie panowie krzesełka, no i czekają pewnie na turystów, którzy chcieliby z nimi popłynąć. Szkoda, że te śmieci tutaj też towarzyszą im. No i patrzcie, jest taka łódeczka. Stanowisko flisaka pewnie. No i fajnie. Ej, powiem wam, że jest ciężko kopać przy samym brzegu tutaj. Bo po 10 cm pod piaskiem jest już woda i wszystko się zapada. Jak coś jest głębiej, coś jest cięższego, to idzie głęboko. I nie da się tego wykopać. A zaraz tutaj łopaty właśnie użyję, bo jest masakra, patrzcie. Już jest woda. Jak kopiesz, to ci się wszystkie brzegi zapadają. Brzegi ci się zapadają. I piasek jest na tym samym poziomie. A fant jest 30 cm głębiej. No i tak to jest. Głęboko. Już czuję patyki. Tak głęboko są patyki. A z patykami może być jakiś fant. Ale jest ciasno bardzo tam. Piasek się osuwa. Nie ma szans chyba. Czy są szanse? Zaraz wezmę łopatę i pokopiemy dalej. Może się uda nabrać ją. Jest tak mokry piasek, że
wsi, to by nic tutaj nie zadziałało. Dobra, jak ktoś wykopie, to wam pokażę. Mam to. No i niestety to nie będzie chyba skarb. Ciężko. Ale musiałem się dowiedzieć, co to jest. Musiałem się dowiedzieć, bo by mi nie dało spokoju. A to jest jakaś blacha. Może uda się wyjąć ją. Jest. Pucha. Patrzcie, jak głęboko poszła. No, ale przynajmniej wiem, co to jest. Żubrówka. Coś głęboko. Może to trochę potrwać. Dlaczego te monety tu są? Dlaczego tylko one? Trzecia złotówa. Ale różnica jest, bo to jest 82. Wcześniej była 49. I wcześniej chyba 86 czy coś takiego. Dlaczego tylko one? Dlaczego złotówy? Kończę, bo nie ma co. Podsumowanie wygląda tak. 3 złotówy. Ciekawe, że akurat takie złotówy tutaj. 82, 49 i 86. Także każda z innej parafii. Widać, ta 86, 82 różnią się od siebie. Też orzełek jest inny. No i tak to wygląda. Żegnam Ulanów. Wioskę Flisaków. Żegnam San. Ale jeszcze poszukam czegoś na magnes. Nie obiecuję, ale poszukam. Narka.